Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam wam o różnych, przeróżnych książkach. No i dzisiaj również temat książkowy. Premiera, w sumie nadchodząca. Aczkolwiek nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film. Ale ja mam tą książkę przedpremierowo, więc... Magia naturalna. Znajdź harmonię między światem wewnętrznym a zewnętrznym. Właśnie o tej książce tym razem wam poopowiadam. Tak się prezentuje okładka. I zaraz wam powiem, jaka tu jest jeszcze sztuczka z tą okładką. Autorką jest Lindsay Squire, czyli znana w mediach jako The Witch of the Forest. Możecie sobie tam, jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to możecie sobie śmiało zajrzeć. I to jest książka, która moim zdaniem sprawdzi się u osób, które dopiero raczkują na swojej ścieżce tej takiej magicznej, ezoterycznej, które czegokolwiek chcą się dowiedzieć. Takie podstawy, podstaw totalne, to myślę, że tak. Natomiast na wstępie chciałabym również wspomnieć o tym, że nie ze wszystkim, co w tej książce się znajduje, się zgadzam. Nie każda z opisanych praktyk, z opisanych technik, z opisanych rzeczy jest dla mnie poprawna i nie z każdą z tych wspomnianych jakichś tam elementów, nie z każdym z tych elementów ja osobiście się zgadzam, ale to jest moje zdanie i tak jak każdy z nas ma swój sposób na swoją praktykę, na czymś się tam wzoruje, z czegoś czerpie, tak myślę, że również w tych książkach każdy z nas, w takich książkach jak ta, tego typu, każdy z nas znajduje coś, co mu pasuje, z czym się zgadza i coś, co dla niego wydaje się wzięte z kosmosu, tak? I błędne. Mam ogromną nadzieję, to już w sumie po raz kolejny, że osoby, które będą czytały tą książkę, tak, czytelnicy, jeśli rzeczywiście są zainteresowani taką tematyką, to będą szukali dalej informacji konkretnych, rzetelnych w zakresie konkretnego tego fragmentu, konkretnej tematyki, tak, i nie oprą swojej wiedzy tylko na tym, co przeczytają akurat w tej książce. Ona jest dobra, ale nie jest najlepsza, tak? I mimo, że część książek, które czytałam lub pewnie przeczytam, będę określała mianem tych jednych z najlepszych, a drugą część tych z troszeczkę gorszych, tak z każdej z tych książek tak naprawdę można coś czerpać i oczywiście z tej można również coś znaleźć. Sam tytuł jako magia naturalna przekłada się na zawartość, ponieważ mamy tu tematykę chociażby ziół, chociażby życia w zgodzie z sezonowością, z porami roku, w ogóle z naturą, dbanie o naturę, tak, troszczenie się o dobro zwierząt i tak dalej. Więc okej, tytuł odnosi się do wnętrza. Książkę czyta się bardzo łatwo, bardzo szybko, jest napisana takim przystępnym, zrozumiałym językiem dla każdego. A sama autorka jest osobą, która otwarcie przyznaje, że tak jak chyba każdego z nas, początki ze ścieżką taką magiczną często nie są łatwe. Często się gubimy, popełniamy błędy, przyswajamy informacje, które potem okazują się no nie do końca tak rzetelne, mimo że nam się wydawało, że jest super, to jednak nie jest. I dzięki temu w tej książce mamy również poruszoną taką tematykę, jak na przykład praktykowanie, interesowanie się właśnie tematami takimi magicznymi i wszystkim, co jest z tym powiązane. Praktykowanie w sposób taki, by nie wzbudzać podejrzeń, nie wzbudzać niepotrzebnego zainteresowania osób
wśród osób, wśród których nie chcemy, tak? Jeżeli no, z jakichś powodów wolimy ukryć się przed światem z naszą magiczną praktyką, bo potrzebujemy spokoju, potrzebujemy swojej przestrzeni i mamy ochoty się z nikim tym dzielić, to tu w książce mamy takie w sumie praktyczne sposoby na to, żeby właśnie wyjść z tego, z tej opresji, z tego nacisku, że no musimy się z tym kryć, tak, lub chcemy się z tym kryć, wyjść cało, nie cierpieć z tego powodu, żeby w spokoju móc robić to, co chcemy, właśnie nie wzbudzając żadnych dziwnych podejrzeń wśród chociażby najbliższych znajomych, tak. To tutaj taki fragment był i myślę, że przyda się, te wskazówki się przydadzą i na zasadzie tych wskazówek również można podziałać dalej. Innymi tematami poruszanymi w książce są również takie zagadnienia jak koło roku, zioła, różne metody wróżenia, czy na przykład połączenie magii Afa z Księżyca. Książka w całości ma przepiękną szatę graficzną, można już to zobaczyć po samej okładce, ale i wnętrze jest po prostu takie, że szczęka opada, jeśli chodzi o ilustrację. Ja tu Wam kilka pokażę tak z środka. I za ilustrację odpowiada Vicky Lester. To naprawdę był kawał dobrej roboty, bo estetycznie no, książka jest po prostu cud, miód, malina. I każdy z rozdziałów zawiera coś takiego, jak ja to nazwałam ściągą, mini ściągą, mini takim streszczeniem. No bo mamy tam główną treść, tak, na stronach, tą treść taką, no, ciągłą. Natomiast obok mamy taką mini ściągawkę, tak? Streszczenie tego, co tam było, z takich głównych informacji. I moim zdaniem ta mini ściągawka może się przydać w przypadku, gdy przeczytamy książkę, odłożymy ją na półkę, a po jakimś czasie potrzebujemy sobie wrócić do jakiejś informacji, coś sobie sprawdzić, potwierdzić, porównać, czy na przykład porównać też ze zdobytą kolejną dawką wiedzy, tak? To wtedy otwieramy sobie książkę na konkretnym dziale, patrzymy na ściągę i nie musimy już błądzić po tej całej treści, tylko mamy to tutaj w streszczeniu. Ta książka nie jest ani bardzo zła, najgorsza z najgorszych, bo czytałam gorszej, tu przyznaję otwarcie, że ja jestem z niej nawet zadowolona. Jest okej, fajnie się ją czytało, jest bardzo ładna. Natomiast nie jest też idealna, z wieloma częściami, elementami, w sumie takimi drobnostkami. Ja nie do końca się zgadzam. Może też dlatego, że każda z nas, z naszych praktyk magicznych, każda z naszych ścieżek jednak się różni. Są różnice nawet chociażby w podstawach. Nie każdy z nas wszystko odbiera tak samo. I ja po prostu z niektórymi metodami przedstawionymi przez autorkę osobiście się nie zgadzam, osobiście tego nie praktykuję i dla mnie by nie miało to sensu. Dla innych możliwe, że tak będzie, więc ani nie jest najgorsza, ani nie jest najlepsza i w mojej ocenie w tej skali od 1 do 10 ja bym ją zamieściła gdzieś tak na wysokości 6. Myślę, że to będzie sprawiedliwa ocena. 6, no powiedzmy, no za grafikę to bym dała 7, tak? Ale tu chodzi głównie o moje odczucia co do treści, co do poprawności tej treści, więc zatrzymajmy się już bezpiecznie na tej 6. Jest okej, tak? A, i jeszcze na początku Wam wspominałam, że tu z okładką jest jakaś sztuczka. I moi drodzy, jak sobie tą okładkę zdejmiecie, no to książkę nadal mamy piękną, fajnie to wygląda, tak? Ta okładeczka, tutaj wydawnictwo. Natomiast w środku mamy taką grafikę, która może nam się przydać na przykład przy używaniu wahadełka. Tak się prezentuje. Taką planszę z różnymi odpowiedziami na zasadzie tak, nie, nie wiem, może i tak dalej. No, to jest zrobione wszystko bardzo ładnie, więc to mnie cieszy, bo ja jestem taka sroczka, jeśli chodzi o ładne wydania.
Za książkę i za możliwość jej przeczytania i zrecenzowania, za mój egzemplarz, chciałabym podziękować wydawnictwu Publikat, bo książkę oczywiście dostałam w ramach współpracy recenzjenckiej, współpracy barterowej, więc bardzo dziękuję za danie mi możliwości przekonania się, co też ta książka w środku skrywa. Myślę, że ode mnie to tyle. Dziękuję Wam, że tu jesteście. Zapraszam również na mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do filmu. I do zobaczenia i do usłyszenia podczas kolejnego filmu.